Chodzę jak kura, dyszę jak pies. Czyli właśnie skończyłam 5. miesiąc ciąży. Piąty miesiąc to jest 18-22 tydzień. Jestem cały czas w drugim trymestrze, a dziecko waży mniej więcej pod koniec 350 gram. Więc to nie oznacza, że tak jak przysłowie mówi, jedz za dwoje. No chyba nie bardzo, bo nie wyobrażacie sobie, chyba że dziecko, które waży 350 gram, będzie jeść tyle samo co wy. Ale ja się tam specjalnie tym nie przyjmuję, nie ograniczam. Jem tyle, ile potrzebuje mój organizm, tyle co wydaje mi się, że potrzebuje moje dziecko. Jednego dnia będzie to więcej, drugiego dnia będzie to mniej. Jeśli chodzi o jakiekolwiek badania takie oryginalne w tym miesiącu, to prawdopodobnie zostaniecie skierowane na badanie połówkowe, czyli takie badanie 3D USG, na którym będziemy mogły sprawdzić, czy wszystkie narządy naszego dziecka funkcjonują, rozwijają się prawidłowo. Na tym badaniu będzie można również dowiedzieć się, czy to dziewczynka, czy chłopiec. Ja polecam na to badanie iść razem ze swoim partnerem, można też z dziećmi, nie wiem, mi lekarz bez problemu pozwolił, nie było tutaj żadnego ale, po prostu wszyscy zawsze chodzimy na takie badanie, więc to jest zawsze takie przyjemne, że cała rodzina może oglądać dziecko na monitorze. Co się tutaj pojawiło, jeśli chodzi o jakieś problemy zdrowotne dodatkowe? No przede wszystkim ból kręgosłupa, gaga. Kolejna sprawa to problemy pojawiające się ze snem. Będziecie na pewno prawdopodobnie w miarę aktywne, więc polecam już jakieś pomału ćwiczenie gimnastyczne, takie rozciągające ciało. To też może pomóc trochę przy tym kręgosłupie i przy takim właśnie trudnym chodzeniu. Natomiast no, u mnie już pojawiło się niestety zmęczenie powodowane no, tym, że też no, nie jestem sama w domu, tylko jeszcze jest jeszcze dwójka małych dzieci, więc tej pracy trochę jest. Kończę, bo już dyszę. Buziaki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!